Na tym filmie dowiesz się, jak sprawić, aby Twoje litery tańczyły. Tańczący duszek na scenie będzie świętować to, co jest szczególne w nazwie, którą wybrałeś i doda kreatywności do Twojej animacji. Aby rozpocząć, dodaj nowego duszka do swojego projektu. Przewijaj bibliotekę dostępnych duszków, aż znajdziesz żądaną literę. Kliknij duszka, aby dodać go do swojego projektu. W tym przykładzie wybrano literę A, ale Ty dodasz duszka do nazwy, którą animujesz. Następnie utwórz skrypt, aby duszek tańczył. Na karcie skrypt kliknij menu Wygląd. Kliknij, przytrzymaj i przeciągnij blok. Zmień efekt. Wybierz wir z rozwijanego menu. Kliknij blok, aby zobaczyć, co się dzieje. Duszek porusza się, ale nie jest to jeszcze taniec. Zmień wartość bloku. Zmień efekt, aby duszek wirował bardziej. Wpisz 50. Ponownie kliknij blok. Duszek zacznie bardziej wirować, ale tylko w jednym kierunku, więc nadal nie wygląda to na taniec. Aby to naprawić, utwórz skrypt, aby zaczął wirować w przeciwnym kierunku. Przyciągnij kolejny blok, zmień efekt z menu Wygląd. Nie łącz go z pierwszym blokiem, zmień efekt. Wybierz wir z rozwijanego menu. Aby duszek wirował w przeciwnym kierunku, zmień wartość w drugim bloku, zmień efekt na liczbę ujemną. Spróbuj wpisać minus 50. Kliknij blok, aby zobaczyć, co się stanie. Duszek wiruje w przeciwnym kierunku. Aby usunąć efekt wirowania i przywrócić duszka do początkowego stanu, kliknij ikonę zatrzymania. Połącz oba bloki. Zmień efekt. Następnie kliknij grupę bloków, aby duszek zaczął tańczyć. Nic się nie dzieje! Tak naprawdę duszek porusza się tak szybko, że tego nie widzisz. Aby to naprawić, kliknij menu Kontrola i przeciągnij blok. Czekaj. Umieść go między dwoma blokami. Zmień efekt. Następnie przyciągnij drugi blok. Czekaj. I umieść go pod grupą bloków. Kliknij grupę bloków, aby przetestować. Duszek tańczy, ale ruchy są zbyt powolne. Wpisz mniejszą wartość w blokach, czekaj, aby duszek tańczył szybciej. Spróbuj wpisać 0.1. Kliknij grupę bloków. Świetnie! Duszek wiruje w prawo i w lewo, więc wygląda to na taniec. Następnie spraw, aby animacja uruchamiała się po kliknięciu duszka. Z menu Zdarzenia przeciągnij zdarzenie, kiedy ten duszek kliknięty. Dołącz go na górze grupy bloków. Kliknij duszka. Litera tańczy, gdy ją klikniesz. A teraz Twoja kolej. Dodaj duszka do swojego projektu. Przeciągnij blok, zmień efekt, wybierz wir i zmień wartość na 50. Przeciągnij drugi blok, zmień efekt, wybierz wir i zmień wartość na minus 50. Dodaj dwa bloki, czekaj. Zmień wartość w blokach, czekaj, na 0.1. Dodaj zdarzenie, kiedy ten duszek kliknięty. Wróć do tej karty i wybierz kolejny film.